Cześć, nazywam się Kamila Ścibiorek, wcielam się w postać Pauliny Wach. Jest to osoba na pewno postępująca zgodnie ze swoim sumieniem, z wnętrzem, które uważam, że jest bardzo piękne, próbuję ją grać i przedstawić. Paulina zawsze na swój sposób przeżywa sprawy, które prowadzi, a wraz ze swoim partnerem Kubą Walczakiem prowadzą morderstwa, gwałty, jakieś machlojki finansowe i takie inne sprawy. I zawsze w tych sprawach są ludzie, którzy mają ogromne problemy. I wydaje mi się, że Paulina zawsze próbuje te osoby, które są oczywiście poszkodowane, wspierać swoim dobrym sercem i charakterem, który jest, no nie powiem, jest mocnym charakterem. Paulina nie jest zawsze empatyczna, niekoniecznie jest wylewną postacią, w przeciwieństwie do mnie, bo prywatnie jestem bardzo wylewna i każdego chciałabym przytulić i w ogóle, żeby każdy był szczęśliwy, a Paulina jest raczej zdystansowana. Jest jakby tą bardziej podchodzącą chłodno do sprawy policjantką niż jej partner Kuba. Tak jak każdy człowiek, Paulina też ma swoje wady. Bo nie byłaby wtedy ciekawa, przecież nie ma ludzi idealnych. Paulina była w Afganistanie na misji i wracając stamtąd przywiozła ze sobą trochę taki bagaż problemów, przeżyć, doświadczeń. Nie zawsze łatwo jest z tym bagażem żyć, ale próbuje ona z tym walczyć, próbuje być coraz lepszym człowiekiem dla swoich przyjaciół, jako też policjantka. Jako przyjaciel dla Kuby, bo wydaje mi się, że to między innymi jest tak, jak najbardziej taka dobra, przyjazna relacja. No i oczywiście dla swojej córki, Agatki, która... Bo Paulina wychowuje samotnie córkę, ponieważ jej mąż, Pauliny, nie do końca był odpowiedzialnym człowiekiem, a to jak każda kobieta, niestety zorientuje się po czasie, kiedy jest trochę za późno, chociaż nie można powiedzieć, że jest za późno, bo jest dziecko z tego związku, także też tak, Paulina jest taką typową kobietą, która gdzieś się przeżywała swoje problemy męsko-damskie, gdzie nawet taka postać jak ona, która wydaje się, że jest twardą, zrównoważoną, wiedzącą czego chce, może popaść w kłopoty, tak, damsko-męskie po prostu. No ale jak każda kobieta, uczymy się na błędach. Dzięki.